Dzisiejszy film będzie o tym, jak postawić motocykl na nóżce centralnej. Skąd się wziął pomysł i dlaczego to jest ważne? Po prostu widząc, jak męczą się motocykliści, jak szarpią ramiona, jak nadrywają mięśnie, stwierdziłem, że postaram się Wam wyjaśnić, jak to działa, jak zrobić to prosto. Mam na imię Paweł i na co dzień pracuję we wrocławskim salonie Yamahy. Zajmuję się sprzedażą motocykli Yamaha. Słuchajcie, nóżka centralna to jest ten element. Nie każdy motocykl jest wyposażony w taką stopkę. Zazwyczaj i najłatwiej stawiać nam to, co ma każdy motocykl na tym elemencie. To jest nóżka boczna, zwana kosą. I teraz tak, jak postawić? Bo temat jest banalnie prosty. I tu już muszę przejść ze słów do czynów, także przekażę mikrofon nagrywającemu. Zobaczcie. To jest motocykl w tej chwili zaparkowany i postawiony na nóżce bocznej. Jak go postawić na centralnej? Oczywiście, no, trzeba złożyć nóżkę boczną i zobaczcie, banalnie. Trzeba najpierw dotknąć ziemi i wypoziomować motocykl. To znaczy dwie nóżki w nóżki centralnej mają oprzeć się na ziemi. Czujecie, że motocykl stabilnie stoi. Tu oczywiście przytrzymując go stopą. I teraz zobaczcie, żadnego szarpania, żadnego ciągnięcia, po prostu stajecie całym ciężarem na tą stopkę, tak, nic się nie dzieje i zobaczcie, ja go tylko lekko pociągnąłem i trzeba czekać. Najważniejsze chyba jest tutaj utrzymanie równowagi, a nie siłowanie się ze sprzętem. Jeszcze raz Wam to pokażę, powtórzę. Zobaczcie, ten motocykl ustabilizowałem na nóżce centralnej. Oczywiście ważne jest tu podłoże, żeby nie robić tego na miękkiej ziemi, bo będzie to bez sensu, po prostu motocykl się przewróci, bo nóżka zamiast ustabilizować pojazd się wbije w ziemię. Przyciskacie stopą, najlepiej w takim kierunku jak ja, chwytacie sobie kierownicę, chwytacie na przykład za tył motocykla, tu jest rączka, jakby jej nie było, jest pasek. Czasami można chwycić po prostu nawet za ten element dla pasażera. I w momencie, kiedy mamy tak motocykl ustawiony, ustabilizowany, stajemy całym swoim ciężarem na tej stopce i zobaczcie, wystarczy go pociągnąć za kierownicę i za tą rączkę. To by było wszystko w temacie, życzę udanych ćwiczeń. Uwierzcie mi, nie jest do tego potrzebna wielka siła, każdy motocykl jest tak wyważony, że wrzuci się na tą stopkę centralną sam. Dziękuję.